Kolejnym sposobem na aniołka będzie taki przykład. Wycinamy sobie z tekturki, na przykład z ostatniej strony bloku technicznego, takie dwie identyczne, takie dwa identyczne kształty, jak gdyby dziurka od klucza, i sklejamy ze sobą. Chcę, żeby ten mój aniołek był stabilny, więc jeszcze dodatkowo te dwie sklejone części obrysuję sobie dwa razy na kartce z bloku technicznego i przykleję z jednej i z drugiej strony. Dwa razy właśnie obrysuję sobie tą sylwetkę i nakleję na aniołka, na tą właśnie sylwetkę z tyłu i z przodu. Naklejam te białe części na te szare. Z jednej strony już to zrobiłam, teraz jeszcze tylko z tej. I mój aniołek będzie bardziej taki właśnie stabilny, taki sztywny. Dociskam, żeby się to wszystko trzymało. Teraz bierzemy włóczkę w dowolnym kolorze. Ja mam akurat białą i oklejamy tak w koło tę część, która będzie sukienką. Czyli smarujemy sobie aniołka z obydwu stron tutaj po sukience klejem. I w miarę precyzyjnie, lepiej sobie zacząć od dołu, doklejamy w koło włóczkę. Najgorzej jest tutaj zacząć, a później to już pójdzie sprawnie. Dociskamy i idziemy kolejną warstwę i tak do samej góry, czyli tak włóczka musi się, każdy rządek musi się ze sobą stykać. Klej troszeczkę mi wysechł, więc sobie go tutaj dołożę. I z drugiej strony. I owijam. Nie musi to być biała włóczka, jak najbardziej kolorowa jest. Też bardzo fajnie to wygląda. Ja akurat miałam białą, więc robię białą sukienkę, ale to możecie sobie zrobić w każdym kolorze. Niebieski, różowy. Jak dojdziemy do góry, to można sobie jeszcze zrobić jedną warstwę właśnie takiej włóczki w dół. Tutaj już klej nie jest potrzebny. I taką warstwę do dołu. Teraz idziemy tam, gdzie może są takie przebijające części kartki, gdzie się przedtem nie udało trafić, to teraz sobie można spokojnie właśnie tą drugą warstwą zakręcić te miejsca. Gdy już dojdziemy do końca, końcówkę włóczki smarujemy klejem i przymocowujemy mocno tutaj do dołu. Malujemy ołówkiem skrzydełka, jakie potraficie, może takie wygięte, wy możecie zrobić takie całkiem proste skrzydełka. I wycinamy podwójnie, czyli zginam sobie tutaj i po wycięciu będę miała dwa takie same. Teraz z kawałków szarego sznurka albo z jakiejś włóczki w innym kolorze wycinam aniołkowi włosy i będę naklejała mu za chwilę fryzurę. Troszkę z tyłu głowy. Później jeszcze to będzie przysłonięte taką żółtą aureolką, także bardziej się tak skupiamy, żeby tutaj wystawały włoski. I później to samo robię z przodu. Zaraz pokażę Wam efekt końcowy. Przy tych włosach jest troszeczkę taka żmudna praca. Można sobie pomóc czymś dociskać. Ja akurat to robię ołóweczkiem.
Mniej więcej anioł mój już włosy ma. Teraz będę robiła aureolę. Przykładam do żółtej kartki, tak mniej więcej wyobrażam sobie, jakiej wielkości będę potrzebowała kółko. Narysuję sobie taką aureolę. I wytnę. Posmaruję klejem i przykleję tutaj do tylnej części głowy aniołka. Dowciskamy. I naklejamy skrzydełka. Już mam wycięte wcześniej i naklejamy tutaj z tyłu, mniej więcej jakoś tak. Tak to będzie wyglądało z przodu. Trzeba docisnąć, żeby się złapały do tej włóczki. No i teraz dorysowuję aniołkowi oczka. Można dokleić, jak ktoś chce. Rysujemy buzię, nosek. Po prostu domalowujemy buzię, twarz, rumieńce. Teraz wystarczy już tylko przekuć igłą z nitką oczywiście. I gotowego aniołka powiesić na gałązce choinki. Proszę bardzo.